Katarzyna na antenie w każdy poniedziałek o 19. Jak w szarej rzeczywistości znaleźć pozytywy, czyli o codzienności z przymrużeniem oka. Słyszymy się na kubku Melisy. Enjoy! Dzień dobry, dobry wieczór, można by powiedzieć. Katarzyna na antenie, kubek Melisy, 19. poniedziałek. Wszystko się zgadza. Dzisiaj przychodzę do Was z jakże ciekawym tematem, który już był tutaj wałkowany na antenie nie raz, nie dwa, nie trzy, a będą to oczywiście znajomości internetowe, bo jak radio internetowe, to i znajomości internetowe też muszą być. O moich doświadczeniach dzisiaj, o budowaniu relacji, o tym, że ludzie z internetu wcale nie są tacy straszni, a wręcz to normalni śmiertelnicy jak my. No wiadomo, o co chodzi. Wieczór bardziej pamiętnikowy niż taki konkretny, wiecie, merytorycznie, ale po mojemu, jak to bywa. Myślę, że docenienie Instagrama w tym przypadku, czy nawet Facebooka, danie im takiego pozytywnego światła ludzkiego, no i będę obalać teorię o tym, że ludzie nie rozmawiają, bo rozmawiają, tylko trzeba wiedzieć gdzie, kiedy, z kim albo przez co na przykład. No bo dlaczego nie będę siebie cytować jak zwykle, no wiecie, standard mojego życia i o czym dzisiaj będzie, no tak wiecie, pogadankowo. Mogłabym zacząć w sumie od tego, że strach, jaki nam towarzyszy przy poznawaniu ludzi, jest dla mnie przedziwny, ponieważ zadziwia mnie fakt, że ludzie boją się napisać do kogoś na Instagramie albo na Facebooku, a nie boją się zaprosić kogoś na randkę z Tindera. To jest po prostu mój fenomen XXI wieku i spotyka mnie to na co dzień, że wiecie, że moje koleżanki znajome, takie nazwę, nie mają problemu z tym, żeby iść z kimś, kogo poznały dwa dni wcześniej na Tinderze, a mają problem, żeby napisać do kogoś na Instagramie. Nie wiem skąd to wynika, dla mnie Instagram mógłby szczerze mówiąc bardzo szybko zastąpić Tindera, bo to jest świetne miejsce do poznawania ludzi i przypadkowego pisania do nich, no bo przecież czy Instagram mógłby myśleć coś lepszego niż odpowiedź na czyjąś relację? No nie, no przecież to się samo nasuwa, żeby coś do kogoś napisać. I to jest fajne, bo Instagram przecież żył zdjęciami i to zdjęcia były tam najważniejsze, jak widać, chcę przenieść się na taką, wiecie, chmurę platformy do rozmawiania i ja to bardzo, bardzo szanuję oczywiście. No a Facebook chyli się ku upadkowi, już wykopał dawno swój dół, pewnie na upadek, ale Messenger go jeszcze tam, wiecie, podpiera taką ostatnią szpileczką postoju. W każdym razie ja myślę, że znajdowanie odpowiednich ludzi na Instagramie czy na Face'ie to jest w sumie trudniejsze, bo Face jest od zapraszania znajomych i od gadania ze znajomymi. A Instagram to jest takie miejsce, gdzie można poznać wielu wartościowych ludzi i mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj Wam o tym dzisiaj opowiedzieć, bo poczekajcie, muszę zerknąć na swoją notateczkę. Już wiem, o czym miałam mówić. Miałam cytować YouTube'owe klasyki pod tytułem, że jest to hit, że ludzie tak łatwo biorą pod uwagę Tindera, a nie chcą brać pod uwagę Instagrama, bo mi Instagram na przykład otworzył cudowną drogę do poznania nowych ludzi i miałam to mówić na końcu, ale powiem to na początku, no przecież to się wszystko dzieje na żywo, więc dlaczego nie, że wiecie, ja na co dzień nie interesuję się fotografią absolutnie. Ja lubię tylko ładne obrazki. Lubię oglądać ładne zdjęcia, ładne obrazki. Wiecie o co chodzi, czujecie klimat, nie? Wiecie, każdy tam sobie jakoś wyobraża to, że och, takiego fotografa mogłabym mieć na, nie wiem, ślubie, sesji narzeczeńskiej, sesji rodzinnej, swojej sesji portretowej. I wiecie, i niektórzy naprawdę robią takie piękne zdjęcia. Jest dużo takich osób na Instagramie. Mniejszych, większych fotografów. Wiecie, teraz mieć 10 tysięcy obserwatorów na Instagramie to jest nic takiego, prawda? To jest, wiecie, no, dzień poprzedni. Instagram, no tak, wiecie, ja wracam do tej fotografii, bo mi uciekł wątek. E,
Tak, mam znajome fotografki, które robią zdjęcia, a no ja się fotografią nie interesuję, a mimo to mam z nimi jakiś kontakt, to jest fajne, że każdy może do nich napisać i porozmawiać, nie tyle co o fotografii, ale po prostu no, o życiu, o tym, jak one postrzegają, bo dla mnie fotografowie, nie wszyscy, ale ci, których mam szansę obserwować na Instagramie, są bardzo wrażliwymi osobami i to jest super. I to jest mega fajne, że ja sobie mogę z nimi powymieniać jakieś tam, no nie wiem, no swoje spojrzenie na świat i tak dalej, bo ja jestem osobą bardzo wrażliwą, chociaż wy o tym nie wiecie, ale tak jest. Ja wiem, tutaj nie słychać, ale tak jest i myślę, że to jest mega fajne. I mega fajne jest to, że możemy napisać naprawdę do takich ludzi, którzy gdzieś tam są bardzo, bardzo odlegli nam, a mimo to mamy ich nakrywane na wyciągnięcie ręki, bo dla mnie to, nie wiem, nie jest żaden problem i myślę, że dla ludzi też nie już teraz, całe szczęście, napisać, nie wiem, wiecie, teraz gwiazdami internetu, życia naszego i tak dalej są jacyś wielcy youtuberzy, vlogerzy, influencerzy i tak dalej i wiecie, do nich napisać to jest żaden problem, to czy oni wam odpiszą, to jest dużo większy problem, ale no myślę, że da radę, bo są tacy, którzy naprawdę odpisują i można sobie też z nimi pogadać na spokojnie. Oczywiście nie jest to taka trwała relacja, do których ja dzisiaj jeszcze chcę dojść, tylko jest to taka relacja, wiecie, wymienienie poglądów, dowiedzenie się trochę o tym świecie i tym podobne sprawy, ale jest to, myślę, fajne źródło inspiracji. No generalnie Instagram to jest cudowne źródło inspiracji, więc to. No i może przejdę bliżej sedna sprawy, bo w drugiej połowie audycji będzie gość oczywiście, a sedno sprawy jest oczywiście takie, że poznawanie, znajomości internetowe, poznawanie ludzi, generalnie ludzie, żyjemy ludźmi, chyba że ktoś jest takim introwertykiem jak 150, no to ludzie mu są niepotrzebni do życia. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, szanuję, ale to jest, będę mówić o poznawaniu mimo wszystko, że są takie relacje, które można naprawdę bardzo zbudować na bardzo, bardzo trwałe, tylko że myślę, że do tego jest potrzebne poza napisaniem do kogoś, poza utrzymywaniem nie wiem, jak to nazwać, pisanej znajomości. Taką znajomość trzeba przenieść do świata żywego i najpiękniejsze, co się może stać, to gdy okazuje się, że ta znajomość w czasie rzeczywistym, w świecie rzeczywistym i w czasie rzeczywistym nabiera takiej, wiecie, nieznanej nam przyszłości, typu, wiecie, idziecie z kimś się spotkać pierwszy raz, jest to osoba, którą znacie z internetu, i nagle, wiecie, jakbyście kogoś znali 10 lat po prostu, nie? Nie ma to tamto. Widzicie się pierwszy raz na żywo, ale znacie całe swoje życie i myślę, że to jest mega fajne i mega zaskakujące. Nie wiem, kto nad tym czuwa i kto tak robi, że to można na takich ludzi natrafić w internecie, ale ja miałam to piękne szczęście z racji, że ta audycja jest o pozytywnych aspektach naszego życia, to trzeba na to zwrócić uwagę. Bardzo chciałabym wam puścić pewien utwór muzyczny, niestety nie mogę, więc muszę do was dalej mówić, mimo że mój głos zaraz pewnie zachrypnie i nie będę mogła nic powiedzieć. No ale dlaczego nie? Dobrze. Jak to się dzieje, że poznajemy ludzi? Załóżmy, że moim przykładem życiowym będzie Instagram, bo tam jest to najprostsze, ponieważ nie trzeba kogoś znaleźć, żeby do kogoś napisać na dobrą sprawę. Jak to się dzieje? No albo wypiszecie do kogoś, albo ktoś do was. A jak się trafią takich ludzi? No wiecie, znajdujecie ich przypadkiem w lupce, wyświetlają wam się w proponowanych jako jacyś znajomi znajomych. Albo są to ludzie, których obserwujecie, albo nie wiem, szukacie kogoś w jakimś celu, na przykład fotografa, no i piszecie do niego, a potem coś wychodzi z tego, jakaś grubsza relacja, typu, nie wiem, znajomość, przyjaźń, cokolwiek. No i tak to się dzieje, no nie będę wam opowiadać, no wiadomo jak jest. Jak utrzymać taką relację? No wiecie, coś po prostu musi załapać, musi być to takie, wiecie, połączenie. Coś musi tam zagrać, że wiecie, jakoś tak piszecie i jest tak, o, tu się, wiecie, jakieś podobne takie spojrzenie na świat i tak dalej. No i jakoś to wszystko gra, a dalej pójdę do tego, że właśnie miło jest
jeżeli to jeszcze bardziej zagra w świecie... co ja mam z tym światłem dzisiaj? W świecie rzeczywistym, nie świetle, nie czasie, tylko w świecie. Tak miało być i to jest według mnie mega, mega fajne. Chociaż z drugiej strony myślę, że o relacje internetowe trzeba dbać dużo, dużo bardziej niż o te relacje takie w życiu naszym codziennym, bo jednak, wiecie, jeżeli kogoś spotykamy nawet, nie wiem, raz na tydzień i tak dalej, no to jest spoko, ale jeżeli, wiecie, ani nie piszecie, ani się nie spotykacie, no to jak ta relacja ma cokolwiek przetrwać, więc no cóż mogę powiedzieć więcej? Jestem po chwilowej przerwie technicznej, tak ją nazwę. Musicie mi wybaczyć dzisiaj moje totalne zamieszanie, zaplątanie i tym podobne rzeczy, ale no wiecie, zdarza się najlepszym, nawet doświadczonym, że tak powiem. Ale w tym czasie podłączył się do mnie mój dzisiejszy gość, a w przyszłości może już nie gość nawet, jest ze mną Magdalena. Cześć, miło mi tutaj do Was mówić. Już Kasia tutaj wspomniała moje imię, jestem Magdalena. Muszę Wam się przyznać, że to jest moje pierwsze spotkanie z radiem i mówieniem do mikrofonu, ale mam nadzieję, że będzie miło i mi się będzie miło mówiło i Wam się będzie miło słuchało. Myślę, że zdecydowanie tak. Jakbyście chcieli wiedzieć, to kochana Madzia jest razem ze mną na roku, razem ze mną się męczy na ostatnim roku studiów. Fantastycznie. I mam nadzieję, że dorzuci dzisiaj nie trzy, a trochę więcej groszy do tego jakże internetowego tematu. Postaram się. Więc nie mam... Załóżmy, że skończyłam na czymś bardzo interesującym, typu nie bój się pisać albo tym podobne rzeczy, ale może Madzia nam powie, czy zna jakiś przypadek znajomości internetowych, które przeszły na poziom życiowy. Tak, takie znajomości znam. Co prawda nie osobiście, tutaj się po raz drugi do czegoś przyznam. Nie miałam takich internetowych znajomości, nie zdarzyło mi się do nikogo napisać, nie znając go wcześniej, chociażby z widzenia. No do mnie tam, wiadomo, no pisało paru chłopaków, parę dziewczyn, ale ja jestem taka dosyć sceptyczna, taka powiedzmy, no może trochę przestraszona czasem nie nawet. Nie ufasz. Tak, trochę taka nieufna, ale mam jeden piękny przykład z życia wzięty. Otóż moja starsza siostra poznała w internecie swojego męża. Poznali się na jednym z portali randkowych. Później przeszli na rozmowy właśnie na Facebooku, wcześniej wspomnianym. I tak od słowa do słowa, z dwóch różnych światów, z dwóch różnych krańców Polski zeszli się. Są szczęśliwą parą. Czyli widzicie, da się, no bo nie możemy tutaj zapomnieć o tym, że poznawanie ludzi przez internet kilka lat temu jeszcze, to były tylko i wyłącznie jakieś takie portale randkowe i takie różne rzeczy, no i dokładnie. Tutaj pozostałością tego myślę, że jest Tinder w 100%. Tak. Ale ja jakoś właśnie Tinderowi na przykład czy jakimś portalom randkowym nie ufam. Totalnie nie mam do tego zaufania i odrzucam to. Ale Instagram i Facebook aż tak mnie jakoś nie przerażają i wiadomo, jak to na Instagramie, no piszą też jacyś, ale wiecie, zawsze możecie usunąć wiadomość, po prostu tego nie było i nikt na nią nie odpisać. Ale są takie przypadki, że czasami, wiecie, nie chce się, ale się odpisze. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ludzie nie wiedzą jak zagadać. Pewnie każdy z nas miał kiedyś w swoim życiu taką sytuację, że ktoś do niego napisał, coś w stylu cześć, co słychać, my odpisujemy, znamy się, na co pada odpowiedź nie, ale możemy się poznać. Tak, i to jest takie odrzucające. Dlatego myślę, że fajna jest właśnie ta opcja Instagrama, o której mówiłam, odpowiedź na relację. Tak. Możemy, jeżeli ktoś ma oczywiście nie zamknięty profil, tylko otwarty, to możemy zobaczyć jego relację i coś po prostu odpowiedzieć. Dokładnie. Będzie w temacie i tak się nawiązuje rozmowa. I ja mam kilka takich przypadków.
dodatków, czy nie wiem, nawet napisanie komentarza gdzieś tam pod czyimś postem i jakaś tam się rodzi dyskusja. Nawet wiecie, nawet nie myślicie sobie o tym w tym momencie, że o, to będzie znajomość na całe życie, już to czuję pismo nosem, jak powie moja babcia. Muszę ci powiedzieć, Kasiu, że trochę ty mnie zainspirowałaś do tego działania na Instagramie, bo wcześniej właśnie niekoniecznie coś wstawiałam na Instastory, właśnie nie odpowiadałam na relacje chociażby tymi emotkami. No i w momencie, kiedy zaczęłaś trochę mi o tym opowiadać przy okazji jakiejś tam pracy na studiach, mówię, kurczę, może faktycznie to jest coś fajnego, dużo osób z tego korzysta. I okazało się, że od takiej w cudzysłowie głupiej emotki typu uśmiech czy tam te ogniki, co tam są, może się nawiązać po prostu fajna rozmowa, typu kiedyś koleżanka wstawiła książkę, no i normalnie przeszłabym koło tego obojętnie, ale mówię, no ale fajna książka, z chęcią bym przeczytała i jakaś tam emotka poszła. No i za chwilę rozmowa o tej książce, okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnego, no więc daje nam też Instagram właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, takie narzędzie do tego, żeby zacząć. Taki pretekst, tak, którego kiedyś musieliśmy szukać, a teraz jest tak naprawdę na kliknięcie dosłownie. Więc myślę, że to jest bardzo fajne. Gorzej jest na fejsie zdecydowanie. Bo tam jak coś obcy zaprasza cię do znajomych, to jest takie... No nie creepy to nazwę. Takie nie każdemu to pasuje. Takie chyba się nie znamy, czemu mnie zapraszasz do znajomych. Takie o co tutaj chodzi. Chociaż mi się zdarzyło kiedyś, przyznaję to otwarcie. Miałam dużo mniej lat niż mam teraz, ale może nie aż tak, ale no było to lata temu w gimnazjum, wiadomo co człowiek ma w głowie. Znaczy już teraz nie ma gimnazjów, ale utożsamiajcie się na pewno z tym wiekiem. I zdarzyło mi się napisać tam do jakiegoś chłopaka, którego widziałam na imprezie po prostu i gdzieś tam go wystalkowałam, jak to się teraz mówi profesjonalnie. Nie, po prostu widziałam, że brał udział w tym wydarzeniu, w którym ja brałam, czyli w tej imprezie. Tak było, ja nie mam aż takich zdolności stalkerskich. Po prostu napisałam do niego, jak mu się podobało. I co mnie zaskoczyło, bezproblemowo mi odpisał, że super, fajnie było i w ogóle. I okazało się, że też mnie gdzieś tam przyuważył, więc tak się poznaliśmy. I fajnie mamy kontakt do tej pory, taki bardzo mój śmieszny kolega, tak go nazwę. Ale udało się, a było to lat temu. Ale musisz przyznać, że jest potrzebna odwaga. Trochę mniejsza niż w takim codziennym życiu, ale... Taki dreszczyk emocji jest. Jak do kogoś piszesz pierwszy raz, nie znasz go, nie wiesz, jak zareaguje, to budzą się różne emocje wtedy. A, no to prawda, ale... Chociaż dla mnie, na przykład teraz, mniejszym problemem jest napisać do kogoś na Instagramie, niż zagadać, wiesz, stoję koło kogoś na przystanku i go zagadać. Dla mnie to jakoś tak w życiu internetowym, w którym się tak obracamy teraz często i praktycznie ciągle jesteśmy na Instagramie, czy na Facebooku przeglądamy to i tak dalej, jest to dla nas chleb powszedni, to gdzieś tam w takim normalnym życiu jakoś mi trudniej to przychodzi. Mam takie, że nie mam z tym problemu i tam czy uśmiechnę się do kogoś, czy coś, to nie stanowi dla mnie... No nie jest to problem, ale takie, żeby zagadać tak do kogoś, jak to się mówi, randomowego, to tak, nie wiem, tak dziwnie mi się wydaje. Nie wiadomo, jak ta osoba zareaguje i ciężej jest się z tym spotkać twarzą w twarz jednak niż w internecie. Myślę, że właśnie to pisanie online daje nam takie dużo większe przymrużenie oka, no bo po prostu ktoś nam nie odpisze i tyle, a w świecie rzeczywistym ktoś nam nie odpowie i tak się robi dziwnie. Mistrzem w internetowych relacjach jest moja bliska przyjaciółka. Znamy się z liceum. Ona bardzo lubi pisać z ludźmi, bardzo ciekawią ją ludzie obcy, bardzo jest taka zainteresowana tym, co kto ma do powiedzenia, chętnie gdzieś tam wrzuca swoje 3 grosze. I kiedyś zapytałam jej, mówię, no kurczę, Karola, ale jak ty to robisz, że piszesz sobie po prostu do kogoś i co? Mówię, no jeżeli ktoś cię, nie wiem, chociażby zwyzywa, bo nigdy tego nie wiesz. Ona mówi, no tak, no ale
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I coś w tym jest. I fajne też jest to, że jak pozna kogoś lepiej, to umawia się z nim w realu, po prostu. Gdzieś tam na kawę, czy na jakieś spotkanie do kina. Chociaż ja tutaj też jednak trochę się boję. No fakt, ma swoje lata, więc to już nie jest takie, że puszczamy gdzieś tam dziecko i nie wiadomo, czy ono w ogóle wróci, ale zawsze w razie co mówię, słuchaj, wyślij SMS-a, napisz, gdzie jesteś, napisz, czy już jesteś po spotkaniu, bo jednak ten taki strach jest, tak? Przy tym pierwszym spotkaniu. To ja może tutaj a propos tych pierwszych spotkań ze znajomości internetowych opowiem taką może dla niektórych inspirującą historię, z tego co wiem. Dla mnie bardzo fajne doświadczenie życiowe. Jestem wdzięczna losowi, że się na to zdecydowałam. Mianowicie jakoś tak wyszło z jednego posta na jakiejś tam grupie, że zgadałam się z kilkoma dziewczynami. No i tam wiadomo, jak na początku do takiej konwersacji zwykle chcę dołączyć 10 dziewczyn, tak? 70, 90, wiadomo. A potem jakoś albo to się rozpływa i nikt nie ma z nikim kontaktu, albo to się rozpływa na tyle, że zostają takie jednostki, które dalej mają ze sobą jakiś kontakt. I tak się stało z nami, że taka nas została garstka z tych 10. I w sumie poznałyśmy się tak jakby pierwszy raz przez internet gdzieś tam na koniec września ubiegłego już dawno roku. A na pierwsze spotkanie zdecydowałyśmy się w marcu, więc miałyśmy już masę przypisanych godzin. Jakieś milion obejrzanych relacji na Instagramie, kilka jakichś połączeń, wiecie, wideo, czatów i tym podobnych rzeczy. Mnóstwo plotek. Dokładnie, co? Już każda wiedziała po prostu o swoim życiu wszystko i zdecydowałyśmy się na spotkanie. No i wiecie, to jest tak dziwnie, bo niby znacie kogoś x miesięcy, tak? Mhm. Ale wiecie, ja na to spotkanie jechałam z Bydgoszczy do Krakowa. Sama. Kawał drogi, nie? Kawał drogi, więc generalnie można by to uznać za trochę chore w pewien sposób, ale na pewno szalone. Ale ja stwierdziłam, że a co tam, raz się żyje, przecież je widziałam, no bo też to jest inaczej, jak się tylko z kimś pisze, jak już się z kimś rozmawia na wideo i się widzi rzeczywiście tą osobę, że to nie żaden fake i nikt się po nikogo nie podszywa, tylko to jest osoba, która no rzeczywistości gada ze mną, gotuje, nie wiem, ma partnera, cokolwiek. Ale zawsze był taki stresik trochę, a co będzie, a jak to jest na żywo i w ogóle. No na żywo okazało się lepiej niż w internecie i to mnie spotkało później jeszcze kilka razy, więc jestem... Dlatego chciałam o tym powiedzieć, że to jest takie na plus, bo mnie to spotkało jakby tylko z dobrej strony, tak, że... jak kogoś, nie mówię, że wszystkie znajomości internetowe, że z kimś, nie wiem, pisałam ileś tam czasu i to wszystko przetrwało i się ze wszystkimi mam kontakt do teraz, nie, ale są takie osoby, takich na przykład dziewczyny właśnie, że jest, minął kolejny wrzesień, znamy się rok, widziałyśmy się kilka razy, wiemy o sobie bardzo dużo, zawsze wiemy, jakie mamy problemy, jesteśmy więcej na bieżąco. I no i gdzieś tam, nie wiem, tak się no ta więź mocno zacieśniła i wyszła poza internet do świata rzeczywistego. No właśnie, a nie wydaje ci się, że jesteś przez to bardziej ufna i że możesz teraz się gdzieś tam nadziać? Mam czasami takie, że coś mi z tyłu głowy mówi, że you never know, nigdy nie wiesz. Mm-hmm. Ale no z drugiej strony raz się żyje, też jak decyduję się na jakieś spotkania, to z takimi osobami, które wiem, że istnieją w rzeczywistości. Któryś... W sensie mam je jakoś tam, nie wiem, czy to, jak to powiedzieć, sprawdzone. No, po prostu chociaż trochę ufasz. Ufam trochę. Wiem, że to nie jest jakieś... Teraz no po Instagramie nawet można to ogarnąć w miarę, że albo coś tu jest nie tak, albo aha, nie, to jest normalna osoba, to jest wszystko jest okej, nic nie jest nie tak. No i wiadomo, czasami wychodzi w rzeczywistości tak, że to się, jest ta iskierka jeszcze bardziej i to styka, a czasami jest tak, że no nie gada się na żywo tak dobrze jak w internecie i się wszystko rozpływa gdzieś tam po kościach. No ale ja myślę, że warto próbować, bo mówię, opowiadam, rozmawiałam ostatnio z moją mamą, która już pojmuje to, że można
kogoś poznać w internecie i wie o co chodzi. I na początku się pytała, a skąd ty ją znasz? A ja mówię, z internetu. A no jak to z internetu? No ale już teraz wie o co chodzi. I właśnie z nią rozmawiałam, że trochę tak mam teraz w życiu, że więcej mam takich zaufanych osób, takich mi bliskich, bliskich mojemu sercu, mojej duszy i tak dalej, poznanych z internetu niż z rzeczywistości. Nie wiem, czy akurat mi się tak trafiło, czy takie są po prostu czasy, czy tak mnie naszło, akurat nie wiem, bo to mogłabym powiedzieć, że mówię o ostatnim roku swojego życia w sumie, na dobrą sprawę, że to się tak pozmieniało u mnie totalnie, ale w sumie się cieszę, bo toksyczne sobie poszły same. Mm-hmm. Zostały te dobre. Łatwiej też w internecie takie osoby odrzucić, zweryfikować i później odrzucić, bo to jest trochę tak, że takie największe przyjaźnie i takie dobre relacje, jak są z nami na długo, to są często relacje z dzieciństwa. Tylko że wchodząc w nowy etap, w tą dorosłość, nie wiem, ktoś idzie na studia, ktoś zaczyna pracę zawodową na przykład, człowiek się też zmienia, ma inne przekonania, co innego w głowie, co innego jest dla niego priorytetem i wtedy okazuje się, że jednak ciężko jest znaleźć drugą dorosłą osobę, która by nadawała na tych samych falach. Naprawdę. Mówię to z doświadczenia takiego, że no jestem jednak studentką, więc tych ludzi trochę spotykam. Czy nawet w pracy, tak jak wcześniej z klientami, czy gdzieś tam na ulicy. No ja też jestem bardzo wygadana. Myślę, że dlatego Kasia mnie tutaj zaprosiła, żebym trochę ratowała jej ochrypłe gardło. No, przyda się jeszcze dalej być. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że po prostu łatwiej jest w tym internecie szybko zweryfikować. Aha, nie pasuje mi? No to już się do niego nie odzywam. No nie wiem, ludzie się chociażby blokują, jeżeli jest taka potrzeba. Jest sprawa załatwiona. A jak tu zakończyć znajomość z kimś, zwłaszcza jeżeli ta druga strona bardzo tej znajomości chce, na żywo? Spotykacie się codziennie, nie wiem, na uczelni, czy cokolwiek? I tak naprawdę dopóki was coś nie poróżni, to tak głupio w sumie powiedzieć, nie, już się nie będziemy przyjaźnić, tak. bo nasze moje priorytety się zmieniły, tak. I inaczej postrzegamy świat. I to tak, no dziwnie to powiedzieć komuś wprost, więc dopóki gdzieś tam nie wyniknie jakaś kłótnia, to no tak, no co, no tak dziwnie. A w internecie to po prostu jakoś to można wygasić, tak? Tak, urwać. I jest to łatwiejsze. Chociaż z tym blokowaniem to jest też tak różnie, bo wiecie jak to jest. Co można zrobić z byłym? Zablokować go. A później zrobić drugie konto. I go obserwować. Obserwować, w razie gdyby on zablokował też nas. Oczywiście żarty żartami, ale to się zdarza. Co ciekawe, niektórzy sobie przypominają po czasie, że mieli kogoś zablokować, no ale no cóż, no takie życie. Zmierzam do tego, że to, o czym mówiłaś, chcę do tego wrócić, to z tyłu głowy, czy pojawia się takie to niebezpieczeństwo jeszcze. Ja myślę, że to zależy też od charakteru trochę, takie mam wrażenie, bo no ja jakieś tam, nie wiem, 2 lata temu na przykład mówię, myślę, że tak sobie myślałam, że kogoś poznać w internecie, spotkać się na żywo, przecież to na pewno jest ktoś zły i chce mi zrobić krzywdę. No a jakoś się tego, nie wiem, samo przyszło, że po prostu się tego pozbyłam i mam gdzieś tam tą czerwoną lampkę, ale no jestem w stanie jakoś tam zweryfikować, czy pojąć to, co to jest za osoba i tak dalej. Ale no myślę, że są tacy ludzie, którzy nigdy się nie przekonają i zawsze będą mieli tą obawę, że coś tam się może stać. Tak jak ja mam obawę wracać sama, wiecie, o 22 do domu, nie? No chociaż to jest co innego, no bo wracać o 22 do domu, no jednak gdzieś ci tam rodzice zawsze wpajali, uważaj na siebie, chodź głównymi drogami, dzwoń do kogoś, no bo różne rzeczy się zdarzają i to jakby jest okej. Ale to, że ktoś się nie przekona nigdy do tego, jeżeli spróbował i się nie przekonał, to okej, szanuję.
No ale zachęcam, bo ja też, no mówię tutaj przez Kasię w sumie, zaczęłam gdzieś tam trochę bardziej się otwierać na ten świat internetowy i to pokazywanie siebie w internecie. Nie zdarzyły mi się jeszcze żadne przykrości z tego powodu, na szczęście. I myślę, że warto po prostu... Warto próbować nowych rzeczy, warto gdzieś tam czasem zaryzykować, a nie tylko ja mam takie zdanie i koniec. Ja myślę, że warto też powiedzieć o tym, jak łatwo można dzięki takiemu odpowiedzeniu na jakąś relację, napisaniu jakiejś wiadomości, czy nie wiem, nawet tym, co napiszemy pod postem jakimś, odbudować jakieś stare znajomości, które po prostu z czasem wygasło, ale o tym za chwilę, bo moje gardło musi niestety odpocząć. I wracamy, jesteśmy. Po przerwie. Po krótkiej przerwie muzycznej. Już łączę wątki. Wątek zmierzał do tego, że łatwo można też sobie wrócić do tych relacji, które może nie zakończyliśmy, ale po prostu jakoś się rozpłynęły. Wiecie, obserwujecie sobie, no Instagram dalej to jest nasz przykład, owszem, tak, ale na fejsie w sumie też jest to możliwe, bo można napisać na przykład komentarz. Nie wiem, jakaś wasza koleżanka, taka dobra z liceum, z którą kontakt się rozpłynął, bo obie studiujecie w innych miastach i jakoś nie ma czasu się nigdy spotkać i tak dalej. Nie wiem, obroniła się. No to piszecie, o, gratulacje. I może zdarzy się tak, że ona napisze, a co tam u ciebie? Ja miałam na przykład taki przypadek, a co tam u ciebie słychać? No i tak wiecie, taka krótka rozmowa w sumie o niczym, a gdzieś tam to zawsze od jest słowa takie... Od słowa. Takie to jest miłe. A to chodź na kawę, może się spotkamy. Ja nie mówię, że to z powrotem będzie jakaś, nie wiadomo, jaka wielka przyjaźń czy coś takiego, ale gdzieś tam myślę, że dlaczego nie wrócić wspomnieniem i życiem do tych ludzi, którzy gdzieś tam fajnie na nas działali, fajne mieliśmy z nimi relacje kiedyś. Wiesz co, przypomniało mi się teraz a propos tej twojej koleżanki, że faktycznie miałam też taki przypadek, gdzie spotkałam, wracając do miasta rodzinnego co jakiś czas, spotykałam dawną znajomą, której no, gdzieś tam nasze drogi się rozeszły, poszłyśmy każda z nas do innego miasta na studia, no i to się skończyło. I widując ją czasem na mieście, no tak, miałam takie trochę, może bym podeszła, może bym zagadała, ale potem sobie pomyślałam, a jak nie będziemy miały o czym rozmawiać, no tak nie wiem, no jak teraz po roku czy dwóch latach, od czego to zacząć, co powiedzieć w ogóle, no tyle się przecież rzeczy zdarzyło. No i w końcu no, nie zebrałam się na tą odwagę, ale właśnie przy okazji jakiegoś tam postu na Facebooku do niej napisałam. I muszę wam powiedzieć, że to dobrze. Dobrze jest czasem przełamać ten strach, ten taki, może nie strach, może to bardziej opór, żeby się dowiedzieć, co u kogoś, nawet jeżeli właśnie nie wrócicie do tej relacji co kiedyś, to jednak coś was tam łączyło, więc chcąc nie chcąc, też jakby no sami z siebie chcielibyśmy wiedzieć, co się u tej osoby dzieje, co się zmieniło. Często mieliśmy też związek jakiś tam z tej osoby rodziną. Też tam chcemy wiedzieć, co u mamy, co u taty, a jak się babcia czuje. Więc fajnie po prostu, że Facebook, że Instagram daje nam tą możliwość takiego łatwego zapraszania znajomych, starych znajomych, no, bądź nowych, o czym już tutaj mówiliśmy. I że możemy z tego po prostu skorzystać i to wykorzystać, czy chcemy, czy nie. Bo to, że kogoś dodamy do znajomych, przecież nie oznacza, że musimy do niego od razu napisać. Ja mam wrażenie, tak, to jest trafna uwaga. Mam wrażenie, że często jest tak, że dodajemy się do znajomych na fejsie, byleby tylko się mieć w znajomych i nigdy nic do siebie nie napiszemy. I wiecie, macie się, nie wiem, 5 lat znajomych i wiecie, otwieracie okienko na Messengerze i zero wiadomości.
Jest dużo takich osób. Chociaż no, ja robię sobie takie czystki, można to powiedzieć, co parę po prostu miesięcy staram się wyrzucać jednak te osoby, z którymi nie utrzymuję żadnego kontaktu, bo nie widzę w tym sensu. Nie widzę sensu, żeby tam, nie wiem, wiedziały co u mnie, skoro ze sobą nawet nie rozmawiamy. Ale mimo to tak, pozostaje jakaś grupa osób, które trzyma się chociażby z jakiegoś tam sentymentu, tak brzydko można powiedzieć, trzyma. Ale nigdy się do nich nie napisało i nigdy jakby ta osoba do was nie napisała. Po prostu się znacie i na tym się kończy wszystko. Lub znaliście. Znaliście. Tak. Przejdę trochę na drugą stronę muru, bo jestem ciekawa, co ty myślisz o tym, o czym mówiłam na samym początku, czyli o tym pisaniu do znanych osób, ale biorę to w cudzysłów, tylko wy tego nie widzicie, dlatego że biorę to w cudzysłów, bo chodzi mi o takie znane osoby, w sensie w internecie, nie wiem, jakieś youtuberki, vlogerki, mniejsze, większe, influencerzy, no tacy ludzie znani z internetu, no bo przecież oni, nie wiem, często zadają jakieś pytania pod swoimi postami, czy na relacjach i chcą, żeby ludzie im odpowiadali. No nie mówię tutaj o takich, którzy mają 3 miliony i nigdy w życiu się nie odpowiedzą, bo mają pewnie 50 tysięcy wiadomości w skrzynce. No tak. Tylko o takich mniejszych, którzy gdzieś tam zachęcają do tego kontaktu. Czy myślisz, że warto w to uderzyć? I tak... Wiesz co? No to jest fajne. Ja sama obserwuję paru takich artystów i co prawda nie zdarzyło mi się napisać do takiej osoby. Po prostu nie miałam ku temu jakiegoś specjalnego powodu, ale na przykład chętnie biorę udział w ankietach i chętnie komentuję. I myślę, że to jest fajne, że każdy z nas może się wypowiedzieć, zwłaszcza jeżeli ta znana osoba faktycznie gdzieś tam na to reaguje. Jest serduszko i zaraz takie podniecenie, o mój Boże, przeczytał mój komentarz, dostałam serduszko, nie? Na przykład. To jest fajne, bo to pokazuje, że im zależy na nas jako na odbiorcach, no i daje taką możliwość do tego, żeby się wypowiedzieć, żeby przestać być trochę mniej anonimowym. Na przykład na Facebooku jest coś takiego teraz jak liderzy wśród fanów. Mm-hmm. Tak, tak. Tak, lider wśród fanów. Ja mam lidera wśród fanów na stronie Kod Dnia. Dostałam go chyba za to, że oznaczam tą często siostrę i lajkuję, bo po prostu mój Instagram to też jest zawalony samymi kotami. Jestem zafiksowana na tym punkcie. No i dostałam tego lidera i powiem wam szczerze, no byłam trochę z siebie dumna. Myślę sobie, a kurczę, fajnie. I nawet dla śmiechu się później komuś tam tym pochwaliłam. No, pośmialiśmy. No, ale to jest fajne, no, że gdzieś tam cię ktoś zauważa. To jest taka fajna interakcja, mam wrażenie. Tak. Na Facebooku aż tak tego nie widać, poza tą opcją lider wśród fanów, ale na Instagramie to widać, że wiecie, jeżeli... rozmawiałam z kilkoma takimi influencerami, no mniejszymi nazwijmy to, i oni mówią, że kojarzą te osoby, które się gdzieś tam przewijają, które zawsze tam zaserduszkują to zdjęcie, napiszą komentarz, odpowiedzą na relacje, że nawet jeżeli oni gdzieś tam tak wprost na to nie odpowiadają, tylko nie wiem, polubią komentarz czy coś, to oni kojarzą te osoby naprawdę i nie wiem, przychodzi taki moment, że na przykład napiszą do was, zaobserwują was, polubią wam jakieś zdjęcie, w ramach takiego odwdzięczenia się, a może, nie wiem, wejdą z ciekawości na wasze konto, bo to nam tak się wydaje, że te osoby, a tak pytają, żeby się tylko zapytać, a tak naprawdę to ignorują to, co się tam dzieje w tych komentarzach. A tak wcale nie zawsze jest, bo czasami te osoby naprawdę wchodzą na te profile, widzą, co wstawiają ich odbiorcy. A i może to... tak, a może akurat ty kogoś zainspirujesz? No, nigdy nie wiadomo. To... Może się okazać, że twoje fotografie, to jak opisujesz zdjęcia, komuś się na przykład bardzo spodoba.
I otworzy ci to nową drogę, nowe nową możliwości, relację. Nową relację, tak. No. Więc wiecie, nawet czasami to, co wydaje się niemożliwe, tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, tylko nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to jest to, co ja zawsze mówię, przyciąganie, pozytywne myślenie, wiecie, to samo przychodzi. Mam wrażenie, że ludzie też czasami tak przychodzą, że to, że my jesteśmy tak jakoś pozytywnie nastawieni do ludzi, do życia, do świata, to ci dobrzy ludzie tak sami do nas też przychodzą, że po prostu czują to, co my i tak gdzieś tam to, wiecie, iskrzy. Dokładnie. Jest to coś. No dużo łatwiej nawiązuje się takie relacje, będąc uśmiechniętym. Chociażby śmieszny przykład tego, jak stoisz na przystanku i jesteś jedną z niewielu uśmiechniętych osób i akurat do ciebie ktoś podejdzie zapytać, o której jest autobus. No jednak ja sama z siebie też podeszłabym raczej do kogoś, kto jest raczej uśmiechnięty niż do jakiegoś tam. Ja ostatnio miałam taki przypadek, może nie jest to jakaś super interakcja i relacja, jest to świat rzeczywisty, ale jeżdżę rano autobusem do pracy, tam któregoś dnia i zawsze tym autobusem jeździł ze mną taki młody chłopak, nie wiem, chyba do szkoły czy coś. I akurat był taki dzień, że ten autobus się spóźniał. I poszedł akurat do mnie i zapytał mnie, czy ten autobus już jechał. Powiedział, że ja też nim jeszcze. A ja mówię, że nie, że jeszcze nie jechał, że może poczekaj, bo mnie zaraz przyjedzie. I wiecie, to tak, to się nie bierze znikąd. Po prostu jak kogoś kojarzycie, to od razu macie taką... gdzieś tam łatwiej jest nawiązać tą interakcję, tak to nazwę, więc ja myślę, że to się dzieje w świecie rzeczywistym, czego właśnie dałam przykład, a to samo dzieje się w świecie internetowym. Dokładnie, no chociażby po tym, że w internecie wstawiamy tyle zdjęć, no i znam przypadki, gdzie ktoś do kogoś napisał tylko dlatego, że był podobny do kogoś, kogo już znał. I też jak ta druga osoba jest podobna, ty wiesz, że jej nie znasz, ale znasz kogoś tam, to masz całkowicie inne odczucie. Tak, wydaje ci się, że znasz tą osobę, jest ci przyjemniejsza, bliższa. No i to też fajnie może wpłynąć później. No, jak powiedział nasz wykładowca dzisiaj, przepraszam, nie poznałem pana, bo nie ma pan zdjęcia profilowego na Facebooku. Dokładnie, to jest najlepszy przykład na to, że profesorowie także obczajają nas na fejsie. O ile, no... I my ich też, jak mają. Dokładnie. Ale myślę, że to fajnie, że tak to wszystko idzie do przodu i właśnie, nie wiem, tak jak moja mama na przykład też ma Facebooka i gdzieś tam sobie z niego korzystamy, jakieś tam swoje koleżanki, udostępnia sobie jakieś rzeczy. I właśnie ona odnawia te relacje, które miała kiedyś i teraz może, no bo to, wiecie, wylew naszej klasy na Facebooku. Tak, tak, dokładnie. Ale tak, to świetnie ułatwia nawet nam ten kontakt z rodzicami, bo w momencie, kiedy na przykład ja mieszkam 170 km od domu, to na początku było tylko tak, moi rodzice nie mają Facebooka, nie mają Insta, nie, że tak powiem, dopiero ostatnio ogarnęli, że na swoich smartfonach mają wiadomości. O, widziałaś? Ja tam mam wiadomości. Wszystko w jednym miejscu. Mówię, no świetnie, brawo, mamuś. Ale do czego dążę? To do tego, że na początku było tylko tak, że no jakiś tam SMS, nie wiem, jak się czujesz, co tam u ciebie, lub telefon. I to było raz w tygodniu, później coraz rzadziej, wiadomo. A ostatnio, no... Może nie tak ostatnio, no rok temu założyli sobie WhatsAppa. O. Tak, i to był przełom po prostu. Okazało się, że są śmieszne filmiki w internecie, które po prostu wysyłają nagminnie, śmieszne memy, tego typu rzeczy. I to jest też fajne, bo oprócz tej takiej rozmowy, co tam słychać, co u ciebie, jak tam ci idzie na studiach, no to dalej sobie powiedzmy śmieszkujemy, tak? Nie widuję się z nimi na co dzień, ale jakby no dalej nadajemy na tych samych falach, wiem jakie mają poczucie humoru, co tam się u nich zmienia i tak dalej. No kurczę, dużo to ułatwiło, na pewno. No więc jak widzicie... Da się wszystko zrobić, nawet przekonać rodziców do nowości. Tak, czasem jest trudno, ale próbować warto. Ja jeszcze tylko tak już chyląc się ku końcowi, powiem, że dla mnie bardzo fajną opcją na przykład na Instagramie w celu zacieśnienia więzi jest to, że po pierwsze macie na relacji bliskich znajomych, czyli możecie to tylko dla swoich ziomków tak zwanych coś udostępnić, a dwa, wysyłanie
relację jakby prywatnie do kogoś. Ja myślę, że to też jest bardzo fajne, bo to czasami zastępuje wiadomość nawet, tak, że... Dokładnie. Nie wiem, no, może to nie jest... Nie nazwę tego potrzebą kontaktu, bo to nie jest tak, ale wiecie, po prostu takie jak jeszcze 2 lata temu wstawiłoby się zdjęcie na Facebooka i o, jadę na wakacje, to teraz wysyłacie do swoich znajomych, jadę na wakacje i tyle, tak? Podpisujesz sobie zdjęcie, wstawiasz jakieś tam śmieszne minki, gify i tak dalej, no i już wiadomo, o co chodzi, tak? Wiadomo, o co chodzi i to też jest fajne, myślę, takiego, że wiecie, czasami wystarczy wysłać sobie zdjęcie i po prostu tak, wiecie, że ten ktoś... Tak, taki szybki kontakt. Że ten ktoś jest, tak? Że dokładnie. Gdzieś tam o sobie... Pamiętacie. Tak, myślicie. Tak, tak to nazwę, myślicie, pamiętacie, tak jak ja Madzie zasypuję takimi zdjęciami, jak jestem w domu. Tak, dokładnie, jakaś tam herbatka, tu kapciuszki, wiecie, taki pełny chill, no i Kasia gdzieś tam co chwilę patrzę, oho, coś dostała, mówię, no to ciekawe, co teraz robi, a ona sobie tu z książeczką zamiast się uczyć, na studia przygotowywać. Na naukę tam... przyjdzie czas, jeszcze no. Jest dużo... daleko do sesji. No więc myślę, że tym miłym akcentem, pozytywnym, tak, chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć miłą merytoryką na początku, ale tak coś mi tutaj nie zagrało. Nie, no było tak merytoryczne w miarę. Trochę na początku, ale to wiecie. Wiecie jak jest. Nie zawsze musi być idealnie. Trzeba się tego nauczyć, coś o tym wiem. Miłego wieczoru Wam życzymy, udanego tygodnia, bo dzisiaj jest dopiero poniedziałek. I słyszymy się oczywiście za tydzień. Miło mi było bardzo gościć Magdalenę u mnie. Dzięki. Mi też było bardzo miło. Okazało się, że mówienie do mikrofonu nie jest takie trudne, zwłaszcza jak ktoś nawija tyle co ja. I korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić moją siostrę Dominikę, która nas teraz słucha. Dzięki bardzo za wsparcie. Wsparcie przede wszystkim, tak. Ja też standardowo pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, bo wiem, że jest cała ekipa fanowska tutaj słuchająca, więc dziękuję Wam. Zapraszamy na Instagrama Radio Uniwersytet i do usłyszenia za tydzień. Cześć!